w kamperach i w przyczepach kempingowych rzadko widuje się pralki chociaż w ofercie niektórych sklepów karawanigowych między innymi ACK są takie pralki takie małe franie ale <ścoughs> dzisiaj poruszymy temat który tak naprawdę dotyka prania ale nie tego prania automatycznego nie w pralkach tylko prania ręcznego i, susze i suszenia ja nazywam się Sebastian Klaus obok mnie Grażyna Sala Dzień dobry dyrektor sklepu ACK w Kenierzynie-Koźlu. Grażino, przybliżmy zagadnienia związane z praniem w karawaningu ogólnie, czy z przyczepą kempingową, czy z kamperem, bo chodząc po tym waszym sklepie dużo takich ciekawostek znalazłem, o których wcześniej, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Być może prania nie robisz, no, a robisz żona. Tak, to się zgadza, ale czasami tam coś trzeba przeprać i... Dobrze jest to wysuszyć. Myślę, że zależy od tego, na jaki długi okres wyjeżdża się kamperem, bo jak jedzie się na kilka dni, no to można bez prania się obejść, ale y, akcesoria do suszenia prania są niezbędne chociażby po to, żeby nawet jeżeli tego prania nie robimy, to chcemy przepłukać sobie strój kąpielowy, ręcznik powiesić, tak. żeby jednak w kamperze czy w przyczepie tego nie dusić, y, tylko powiesić gdzieś na zewn zewnątrz, żeby nam przeszło. więc stąd w ofercie caravaningowych y, y, producentów też takie produkty są. Są takie, które można dostać w każdym sklepie AGD, ale też są takie, które są dedykowane do pojazdów kempingowych, tak jak na przykład suszarka do suszenia prania za oknem, mhm. którą sobie tak jak pokazuje, Zdjęcie wystawiamy za okno. Oczywiście, wtedy, kiedy jest otwarte, możemy sobie ręcznik czy, czy cokolwiek, jakiekolwiek inne pranie powiesić. To jest jeden z takich produktów. Ja powiem tak. <śmiech> <śmiech> Celowo to wziąłem do ręki, ponieważ to jest pierwsza, pierwsza rzecz, którą znalazłem w tym temacie. Ile razy mi te klamerki gdzieś tam się zawieruszały, szukałem ich. Te klamerki nie zginą, nie? No i chyba dlatego jest to hit sprzedażowy. Sprzedajemy tego ogromnej ilości. Jest to dosyć długi, gumowy przewód, którym możemy sobie w dowolnym miejscu wynajdziemy jakieś drzewko, jakiś krzaczek, bądź gdzieś tam zahaczymy. No i rzeczywiście klamerki nie uciekają. Fantastyczny, powiem tak fantastyczny. Taki mały gadżet, ale jednak na pewno ułatwia nam życie, bo klamarek nie musimy wozić w osobnym pudełku, tylko jest to wszystko razem. To jest akurat produkt firmy Drive Brunner. 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 Tak, ten wąż ma długość 190 do 3, tak. 350 cm. Czyli... czyli sznur do prania, gumowy sznur do prania za jedyne 30 zł, nie? No jakby to powiedzieć, nie jest tani, ale mamy w ofercie też tańszą wersję z firmy Raymo. E, dokładnie to samo, może troszeczkę inny design, e, ten wąż jest troszeczkę w innym kolorze, mniej spektakularny w, w, widok, ale e, te same przeznaczenie za mhm. 112. Czyli różnica no To jest duża, duża, dosyć duża no Jest trochę krótszy, ale ale, ale, rzeczywiście... z, ale nie zawsze potrzebujemy tak. aż takiego długiego, do 2,5 metra się rozciąga, mhm. więc też możemy spokojnie pranie e, wysuszyć i też nam się bardzo ładnie sprzedaje. Potem następnie są takie e, wieszane. Karuzele, takie karuzele. Tak, karuzele, też możemy gdziekolwiek wywiesić, czy pod markizą, e, przecież mamy też tam jakiekolwiek rurki z zabezpieczeniem, e, e. żeby nam nie uciekło. O, to już takie rzeczywiście. pod... E. Markize, jak rurkę można. jakąś wykorzystamy i się nie będzie przesuwać, także też bardzo fajne. Też jak widać z klamerkami jest dosyć dużo produktów, one są akurat tak, zabezpieczone na gumce, właśnie, żeby się no nie chodzi. przesuwało tak. na, w trakcie, przed sprzedażą, potem sobie to, tą gumeczkę likwidujemy i też tu jest do wykorzystania też do jakiejkolwiek rurki. Aha, czyli tak. można a, przymocować i tak, no rzeczywiście. I, a, albo powiesić, nie? Tak jest. Tak, 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 tak. on no też ten... troszeczkę inny. Y, trochę jest większa. Kolejnym produktem, który możemy wykorzystać do suszenia prania, jest suszarka na pranie z firmy Fiama, którą wykorzystujemy na bagażniku rowerowym. Czyli dostosowana jest do zamocowania na bagażniku rowerowym? Tak jest. No, Fiama to jest ekspert od bagażników i nie tylko. i też ma tak jakby uzupełnienie swojej oferty. Tak, gadżety do swoich, swoich produktów. Myślę, że fajny gadżetik to jest taka e, torba na pranie. Możemy sobie nawet pościel przewozić w jakichś małych kamperkach, z reguły mamy mało miejsca w jakichś wanach albo zbierać tutaj pranie, zawieźć do domu mm. i dopiero wyprać no tak. <gry> w domu, niekoniecznie na, na kamperze, ale w, w kamperze w każdym razie można w czymś takim przechowywać i zbierać sobie już zużyte yy, ubrania. No i, a, i została nam jeszcze taka tradycyjna suszarka, troszkę większa, no może nie troszkę, zdecydowanie, która też się bardzo dobrze nam sprzedaje od wielu lat. Jest to suszarka rozkładana. Dosyć dużo y, można tutaj prania powiesić. Nie jest, y, nie jest mała, ale też nie jest lekka, kg, nie jest ciężka, 2,5 kg. Jeżeli mamy duży luk bagażowy i mamy możliwość przewożenia, no to na pewno bardzo fajna taka i wykorzy do wykorzystania w ogrodzie także. No, ale też coś wspominałaś, że można. Do anteny satelitarnej, tak, tak? tak. ją wykorzystać? Tak jak tutaj, yy, tak jak A, tutaj no na rysunku jest na, na narysowane, pokazane, przedstawione, można wykorzystać jako stojak na antenę satelitarną. No, czyli dwie, dwie funkcje. Tak jest. Dwie funkcje w jednym. Grażyno, ale takim tematem obok jest są śmietniki. I to tak połączyć tutaj czyste, tutaj, tutaj brudne, ale zróbmy to w jednym materiale. Oj, wielokrotnie, to jest taki problem. Gdzie ten worek zawiesić? Gdzie te śmieci wrzucać? No, ale masz kilka pomysłów też na to. Producenci y, wszystkich akcesoriów karawaningowych na, nawet śmietników szukają ciekawych rozwiązań. Na pewno jest to śmietnik, który jest składany, e, silikonowy, zajmuje mało miejsca. Bardzo często śmietniki, które są montowane w kamperach, one jednak e, z, e, haczymy. Tak. one najczęściej zostają tak, tak. wymieniane, bo gdzieś się został uszkodzony, tak. więc w, tym, w tej sytuacji fajne jest taki mało, mało zajmujący miejsca śmietniczek wtedy, kiedy go nie potrzebujemy. On też jest montowany na, można go zamontować w czy na froncie, nie? Na froncie tak, szafki i tak, tak. kiedy go nie używamy, możemy go schować, więc bardzo fajnie nam się sprzedaje. Taki śmietniczek 56 zł kosztuje, jest dostępny w naszej ofercie. Ale bardzo praktyczny. Powiem. Bardzo. Yy, no taki skład Podany naworek na śmieci z firmy Brunner też mało miejsca zajmuje, ale to już jest taki, że bardziej wystawimy go na, do, zewnątrz. E, na zewnątrz, przed kampera. Możemy go też ze sobą przenieść, bardzo nam się fajnie sprzedaje. Bardzo dobry produkt jest to ten śmietnik, który właściwie pokaza pokazał się w naszej ofercie dzięki klientkom, które mi o nim opowiadały. Wyjątkowość raczej jest taka, że traktujemy go jako śmietnik zewnętrzny, ale on jest oczywiście jest składany, więc bardzo, płaski, bardzo mało miejsca wtedy, kiedy go nie używamy, zajmuje. Mhm. Jest bardzo stabilny. Panie mówiły, że po prostu on sprawdza się wtedy, kiedy jednak na kamperowisku czy gdzieś jesteśmy w jakimś nieogrodzonym terenie przychodzą zwierzęta, które zwykłe śmietniki, które nie są takie mocno stabilne, po prostu przewracają i rozwalają śmieci. Więc to jest na pewno śmietnik, który y, zapobiegnie takim sytuacjom. A poczekaj, a to ja bym to jeszcze jako takie krzesełko dodatkowe wykorzystał. Myślę, że tak. Może być też jako pojemnik do, na przechowywanie różnych rzeczy. Także myślę, że funkcjonalność jest duża. No dedykowane jako śmietnik, ale myślę, że pudełko, y, pudełko także. Jeśli jesteśmy przy... Y, Takich składanych produktach, to akurat tutaj mam taką ciekawostkę, która pojawiła się w naszej ofercie w tym roku. Jest to y, turystyczna toaleta, y, która po złożeniu y, zajmuje tylko tyle miejsca. Ma do tego worek. Jest to oczywiście toaleta taka turystyczna na, y, na worki, które są dołączone, ale y, sposób składania jest wyjątkowy. No Bardzo się. mało miejsca. Tutaj musimy sobie tylko wyciągnąć. Y, z dołu i złożyć na płasko. No i w efekcie końcowym mamy taki płaski taki płaski przedmiot. No ale jak to, to już dotknęliśmy toalet, to już ja też znalazłem, słuchajcie, znalazłem fajny gadżet. Znaczy to nie jest gadżet, to jest bardzo praktyczna rzecz. Jeżeli mężczyźnie by się zachciało gdzieś, nie byłoby toalety, to może też taki na przykład specjalny woreczek wykorzystać do tego, aby nie załatwiać jedynki na przykład gdzieś na trawnik, albo i również coś takiego jest dla kobiet. Tak Zobaczcie. zwana toaleta kieszonkowa, no wiadomo, użytkownicy, bardziej gadżet turystyczny, który wykorzystywany jest no, w. Temat, jakby to powiedzieć, osobisty, intymny, tak, ale tak. jednak takie rzeczy się zdarzają. Wystarczy, że nie mamy toalety, stoimy w korku 4 godziny, nie ma żadnej trawki, tak. żadnego pobocza, z którego możemy no, niestety w takiej sytuacji skorzystać. Czy dzieci bardzo często korzystają, bo nie mogą wytrzymać. Więc to jest toaleta turystyczna, dedykowana dla kobiet i dedykowana dla mężczyzn. No to zapamiętajcie, bo to. Bardzo, bardzo praktyczna rzecz. Ja czegoś takiego jeszcze nie stosowałem. Zobaczcie, nawet, nawet w korkach można się załatwić w samochodzie. W zwykłym samochodzie osobowym. Oczywiście, jeżeli ktoś potrafi. Ja nie wiem, czy bym potrafił. No, myślę, że sytuacja no. zmienia postać rzeczy, więc oby nie było takiej sytuacji i tyle. Ale Dobry. na pewno jest to... Jest to... Duże, duże ułatwienie w takich sytuacjach. No dobrze, ale jeszcze Tobie przekazuję jeden, jedną rzecz, chyba, której nie omawialiśmy. Tak, bo to jeszcze został jeden śmietniczek, który y, jest y, malutki. Montujemy na ścianie którą chcemy sobie wykorzystać. Mała klapeczka, do tego są dołączone Woreczka. worki, mhm. więc to też jest mała przestrzeń, mały, mały gadżet, a tak. mamy woreczek ze śmieciami tam, gdzie chcemy. Można przywiercić, można przykleić taśmą dwustronną, która jest mhm. dołączona do, do produktu. No ciekawa, ciekawa, tak, ciekawa tak, rzecz. Tak, też, też nam się sprzedaje. No, wydawałoby się, że takie tematy w ogóle nie interesujące, ale ja jestem przekonany, że znajdą widzów te nasze materiały wideo, które dzisiaj przygotowaliśmy. Szczególnie myślę pranie, kosze, bo to są takie przyziemne rzeczy, ale też można sobie ułatwić życie stosując je. Tak, wybierając odpowiedni dla siebie produkt, oczywiście. Dobrze, dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Jeżeli tak, to łapka w górę. Pamiętajcie, że możecie takie produkty kupić w sklepie ACK w Kędzierzynie Koźlu. Dzięki nim właśnie ten materiał powstał. I dzięki Grażynie. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję i zapraszam.